Harley Quinn, kreskówka, którą swego czasu recenzowałem już na swoim kanale i w tak bardzo dużym skrócie niebywale mi się podobała. Na moment omawiania jej wyszły jedynie trzy sezony, jednak od tego czasu zdążył wyjść również specjal walentynkowy i sezon czwarty, ale już na dniach, bo w listopadzie ma wyjść zapowiadany już jakiś czas temu sezon piąty. Mniej więcej jakoś od poprzedniego sezonu słyszałem sporo głosów, że to już nie to samo, że Harley Quinn zaczyna cierpieć po prostu na problem bycia zbyt długim serialem i żarty pomału zaczynają się kończyć. Jednak jeśli mam być szczerym, to tak jak lubiłem Harley Quinn na początku, tak i lubię ją teraz. Jasne, wprowadzono wiele zmian, jak na przykład to, że poza głównym bohaterką i Boyz'em Ivy, oryginalny cast pojawia się maksymalnie na chwilę w jednym odcinku, a zamiast nich doszły zupełnie nowe postacie, jak na przykład cała Bat-rodzina, wychodząca na na pierwszy plan. Jednak po finale sezonu trzeciego zauważyć, możemy brak pewnej kluczowej postaci, która wielokrotnie przewijała się na początku emisji tego serialu. Tą osobą, oczywiście, jest Kiteman, jeden z faworytów fanów, jeśli chodzi o ulubione postaci z tej kreskówki. Który, to po wydarzeniach z finału sezonu drugiego, nie ma trochę powodu już trzymać się z główną ekipą, a w trzecim sezonie powrócił na jeden odcinek wraz z inną postacią, Golden Glider, która, jak się okazuje, jest jego nową dziewczyną. Wtedy też zapowiedziano, iż faktycznie powstanie spin-off o Kitemanie opowiadający o losach jego Golden Glider i paru nowych i powracających postaciach. Spinow, który mam wrażenie, że przeszedł trochę bez echa i mało kto po niego sięgnął, bo szczerze chyba nie spotkałem się z ani jedną dyskusją w internecie a propos tego serialu. Czy taki los jaki spotkał tą kreskówkę jest zasłużony? Czy może jednak show to jak najbardziej jest jakościowe, a my możemy doskonale bawić się na nim podobnie jak na pierwszych sezonach animowanej Harley Quinn. Jeśli lubicie Harley Quinn, to myślę, że Kite Man również przypadnie wam do gustu, lecz to nie tak, że nie zaważyłem was. W tym serialu, o których w tym odcinku mniej lub bardziej dokładnie sobie opowiemy. Na wstępie może zacznijmy od tego, o czym ten serial w ogóle opowiada, jaki był pomysł na opowiedzenie historii Citemena w tym uniwersum. Otóż główny zamysł serialu jest naprawdę prosty, jednak mam wrażenie, że przez spore nagromadzenie różnych wątków, które faktycznie prowadzą ostatecznie do jednego punktu, to mimo wszystko, przez ich ilość, serial ten wydaje mi się trochę chaotyczny. Nie na tyle, że ciężko by było załapać o co w nim w ogóle chodzi, ale przez bardzo długi czas nie byłem pewien, co tak naprawdę jest głównym wątkiem. Tej kreskówki i do czego to wszystko zmierza? Gdzieś tam to wszystko zaczyna się od momentu, gdy Lex Luthor zdobywa równanie antyżycia, czyli broni, która w chwilę jest w stanie zakończyć całe życie w salusienkim wszechświecie, a następnie ukrywa je w pewnym pubie dla złoczyńców, który już kilka razy przewidział się w Farley Queen. Tym samym także pubie, który balansuje obecnie na granicy bycia zamkniętym, i tym samym pubie, który na początku serialu kupuje Kitem wraz ze swoją dziewczyną, aby nie zamknąć tego cudownego miejsca, w którym on i wszyscy jego towarzysze zbierają się w każdą wolną chwilę. I spędzają wspólnie czas. Jednocześnie dochodzi wątek, w którym owego równania antyżycia szuka także Darkseid, który zostawia w tym pubie dziewczynę, dla której jest ojcem chrzestnym, a mianowicie Malis, która zaczyna pracę w tym miejscu. Malis jest, wydaje mi się, moją ulubioną, postacią ze wszystkich nowych, które zostały w tym spinowie wprowadzone. Lubię to, jak wredna i egocentryczna jest, ale z czasem zaczyna przejawiać coraz to więcej ludzkich stron i sympatii w stronę głównych bohaterów, a ostatecznie nawet ratuje im życie i pomaga na przestrzeni całego serialu, co doprowadza nawet do tego, że. Zdradza ona zaufanie Darkseida, jedynej osoby, której zdradzić się nie powinno. Swoją drogą, jeśli chodzi o Darkseida, to jestem ogromnym fanem wszystkich komediowych scen z jego udziałem, które tak naprawdę stanowią znaczną większość z jego udziałem. Lubię, kiedy bierzemy postać, która w oryginale jest tak bardzo poważna i mroczna, a następnie wykręcamy ją do góry nogami i robimy to. Co dokładnie ten serial zrobił z postacią Darksaida? Poza Lexem Lutorem i Darksaidem, w serialu tym pojawia się jeszcze jedna strona konfliktu, a mianowicie Helen Willigan, która to z kolei jest założycielką pubu Willigan, w którym każdy z kelnerów wciela się w jednego ze złoczyńców występujących w świecie DC, głównie koncentrując się jednak na tych powiązanych z Gotham. A także zajmuje się monetyzacją złoczyńców wszelakiej maści, jak na przykład sprzedając ich merch i tym podobne. Helen początkowo pojawia się jako zagrożenie dla pubu, którego właścicielem są Kite Man i Golden Glider, z racji że ten wybudował się zaraz na przeciwjezdni i kradnie wszystkich klientów. I od tego właśnie odcinka pojawiają się moje pierwsze problemy z tym serialem, a mianowicie to, iż tak jak wspominałem, mam wrażenie, że jest on aż zbyt chaotyczny. I co odcinek zmienia się główny punkt, do którego myślimy, że wszystko będzie prowadzić. Na tym etapie fabuły nie wiedziałem, czy głównym przeciwnikiem będzie Helen, Lex Luthor, czy może Darkseid, a może jeszcze inna postać, do której zaraz sobie przejdziemy. Oczywiście ostatecznie okazuje się, że każdy z nich odgrywa ważną rolę, lecz mam wrażenie, że Kiteman bawi się oczekiwaniami widzów, ale niekoniecznie jest w stanie zrobić to momentami dobrze, i czasami wszystko wydaje się taką nijaką papką, która na koniec Układa się co prawda, co jest naprawdę po prostu okej. Okay. Nie wiem, czy randomowość tego serialu i ogólny shitpost dziejący się w nim odbierać jako plus, czy może jednak wadę, ale ostatecznie wydaje mi się, właśnie, iż każdy będzie odbierał to zupełnie inaczej. W pewnym momencie wchodzi też w tym serialu moc w martwej matki Golden Glider, który wiąże się z dosyć poważnym wątkiem tego, iż bogaterka ta nie panuje nad swoimi mocami i będąc dzieckiem, straciła pewnego razu panowanie nad sobą i zabiła swoich rodziców, co następnie główni bohaterowie w tym Bane, który w tym serialu również wychodzi na pierwszy plan, ale do tego sobie jeszcze przejść w każdym razie okazuje się, iż w toalecie w nowym mieszkaniu Kitmana i Golden Glider istnieje wyrwa czasowa, i poprzez spuszczenie wody w toalecie cofacie się do czasów 80., kiedy to właśnie miała miejsce cała tragiczna sytuacja ze śmiercią rodziców Golden Glider. I tak oglądam to i myślę sobie, ok, czy to jest ten główny plot tego serialu? A co w takim razie z równaniem Antyżycia, który znajduje się w zamarżalce za zapleczem baru? Ale okazuje się, że też nie, gdyż wątek matki jako tako zostaje rozwiązany w przeciągu dwóch odcinków, a my jesteśmy dopiero w połowie sezonu. I tak jak mówię, wszystko to wydaje się aż Zbyt chaotyczna, wątków jest naprawdę bardzo dużo. Czasami mam wrażenie, że aż zbyt dużo. W przypadku pierwszego sezonu Harley Quinn tam również karta z postaci miała swoje mniejsze lub większe wątki, ale po pierwsze, wszystko i tak obracało się wokół Harley i ewentualnie Poison Ivy. A po drugie, karta z postaci z głównej ekipy Harley była wprowadzona naprawdę bardzo stopniowo. Pierwszy odcinek poświęcony jest tylko i wyłącznie Harley i tego, jak musi się uwolnić od toksycznego związku z Jokerem. Dr. Psycho i Clayface pojawiają się dopiero w odcinku z tego, co pamiętam, trzecim, a o King Sharku już nawet nie wspominam, jako i ten pojawia się jako ostatni. W przypadku Kaitmena nie dość, że wiele wątków danych postaci nawet tych z głównej ekipy Harley nie ma ze sobą nic wspólnego. Tak dodatkowo wszyscy debiutują już w pierwszym odcinku, co sprawia, że jak bardzo bym chciał, z naprawdę sporą częścią nie jestem w stanie się jakkolwiek utożsamić i polubić ich. Nawet jeżeli często są to naprawdę ciekawe koncepty na postacie, jak to, że wśród ekipy tych wszystkich pojebów z mocami znajduje się też jeden zwykły pracownik przedszkola, i trochę mi szkoda, że ma tak mało znaczącą rolę w tym serialu, bo wydaje się naprawdę oryginalnym dodatkiem. Jak już mowa o postaciach, które mi mniej siadają, to są takie dwie, a mianowicie baśniowa wróżka, a raczej w tej wersji jedynie jej głowa, której będąc szczerym, strasznie nie lubiłem w pierwszym sezonie Harley i cieszyłem się, że nie stała się ona za bardzo powracającym złoczyńcą. tutaj niestety jest jedną z głównych osób w ekipie Kitemana oraz drugą osobą jest jeden z Mafijnych bliźniaków syjamskich, który to z kolei sam w sobie nie jest zły, ale jego główny wątek opiera się na relacji z Baśniową Wróżką, więc automatycznie mój hype na tą postać się trochę wypala. Natomiast jeśli chodzi o faktycznie super postaci, to oczywiście wspominałem już o Malis, której towarzyszy również pewien zabójczy kotek oraz Ojejku, jak ja jestem ogromnym fanem wrzucenia Bane'a na pierwszy plane. Bane to prawdopodobnie moja ulubiona postać z całego tego Harley Quinnowego uniwersum. A ja zawsze, jak bardzo byłem fanem każdego sezonu tego serialu, tak po każdym z nich łapała mnie jedna myśl. Jestem strasznie nieusatysfakcjonowany rolą Bane'a w znaczeniu, że było mi go za mało. Stąd też kocham serial Kiteman z całego serca, głównie z uwagi na to, iż Bane pełni tutaj tak bardzo kluczową rolę i pojawia się dosłownie w każdym pojedynczym odcinku. Na sam koniec oczywiście nie mogę nie pogadać o głównej parze oraz o samym tytułowym bohaterze Kitemanie, który jest żałosny. Nie mówmy, że nie, ale lubię w tej postaci to, że w tym byciu żałosnym skrywa się wciąż jego skrajnie dobre serce i pomimo faktu być złoczyńcą, chęć niesienia pomocy każdemu. Jego relacja z Golden Glider to coś cudownego. Downego. Kocham to, jak ci dwoje wiecznie troszczą się o siebie, i w każdej scenie interakcji między nimi często widać tą wielką miłość, a ja uświadamiam sobie, jak toksyczną osobą była Poison Ivy w relacji z nim. Z Kitmenem wiąże się też przykry wątek próby bycia zaakceptowanym przez ojca, gdzie ten patrzy wiecznie z pogardą na swojego syna, a główny bohater musi wreszcie zrozumieć, że powinien zostawić go w spokoju i nie szukać wiecznie u niego aprobaty i akceptacji. Jeżeli lubiliście Kitmena w Harley Quinn, to będziecie skrajnie usatysfakcjonowani z tego, jak ten serial wygląda ostatecznie. Bierze wszystko, co cudowne w tej postaci i Podkręcę to na maksa dodając przy tym do pieca. Jeżeli natomiast nadziliście tej postaci w serialu Harley Quinn, twierdziliście, że jest nieoglądalna, przez to jak żałosna jest, bo tacy ludzie też oczywiście są, to nawet nie marnujcie czasu na próby oglądania tego serialu, będziecie się po prostu w męczyć. Ja ostatecznie oceniam tę kreskówkę całkiem pozytywnie, gdzie uważam jednocześnie, że w porównaniu do takich Harley Quinn to dla mnie wręcz jak nieba a ziemia. Kitman wydaje się koniec końców trochę bardziej zapominalny, lecz mam nadzieję, że w przyszłych sezonach się to zmieni, a ja z dumą będę mógł powiedzieć, iż serial ten faktycznie osiągnął poziom Harley Quinn i jest naprawdę dobry. O ile kolejny sezon. W ogóle powstanie, gdyż zainteresowanie tym serialem jest, mam wrażenie, że wręcz zerowe. Dosłownie nigdzie w internecie nie widziałem, żeby ktoś o tym postował. Żadnej recenzji, żadnej dyskusji, zero niczego. A na razie standardowo dziękuję wam wszystkim za oglądanie i jak zawsze. Łączmy się w bólu. Słuchajcie, co oni w Polsce ten serial nazwali Latawiec w Pytkę?